Wraz z nowym rokiem nadeszła pora na najnowsze styczniowe wiadomości z gminy Jelczy-Laskowice. Magdalena Stępińska, zapraszam. Nowe zasady segregacji odpadów. Ustawa wprowadziła obowiązek segregacji kolejnej frakcji. Tą frakcją są odpady biodegradowalne. Plany budżetowe na 2018 rok. Chcemy wspólnie z Komendą Wojewódzką sfinansować zakup tzw. średniego wozu bojowego. Koncert zimowy w Jelczu-Laskowicach. Dodaje mi to jakby otuchy do dnia codziennego. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku pomagamy noworodkom, to warto pomagać bezbronnym. Wraz z nowym rokiem w gminie Jelczy-Laskowice ustanowiono nowe zasady odbioru śmieci segregowanych. Segregując sumiennie odpady, mamy duży wpływ na ochronę środowiska oraz możemy przyczynić się do niezwiększania kosztów gospodarowania odpadami w gminie. Z nowym rokiem zmieniają się w Jelczu-Laskowicach zasady segregacji odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w całym kraju mają być one takie same. Obecnie segregujemy 4 frakcje. Są to metal, plastik, papier i szkło. Od 17 stycznia frakcje plastiku i metalu będziemy łączyć w jednym worku i to będzie worek żółty. Natomiast wprowadzamy dodatkowy worek koloru brązowego i to będzie worek na bioodpady. Aby prawidłowo segregować śmieci, należy zwracać uwagę na kolory i opisy worków. Do nowego brązowego worka wrzucimy odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew. Nie wrzucamy ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości i odchodów zwierząt, oleju jadalnego i płynnych resztek jedzenia, czyli zup, sosów. To jest bardzo istotne. Do zgromadzenia odpadów bio używane będą również worki z folii biodegradowalnej. Z kolei w zabudowie wielorodzinnej do selekcji tej frakcji odpadów będzie dodatkowy pojemnik. Do tej selekcji wytypowaliśmy na razie po jednym dużym pojemniku o pojemności 1100 litrów. Te pojemniki też w bieżącym tygodniu będą oznakowane naklejką, taką dosyć dużą naklejką z napisem bio. Jeżeli mieszkańcy osiedli mieszkaniowych będą tę selekcję prowadzić w stopniu większym niż my się spodziewamy, to oczywiście zawsze można dobrać drugi pojemnik. Każdego mieszkańca trafi ulotka, która szczegółowo informuje co do wprowadzanych zmian. Segregacja śmieci nie jest wcale trudna i nie zajmuje wiele czasu, a w dodatku przynosi wiele korzyści. Segregując sumiennie odpady, mamy duży wpływ na ochronę naszego środowiska. Podsumowując, do niebieskich worków wyrzucamy papier, do żółtych metale i tworzywa sztuczne, do zielonych szkło, a do brązowych bioodpady. W nowym roku nowe plany z nowym budżetem. W jaki sposób Urząd Miejski będzie realizował najważniejsze dla gminy zadania? Co zostanie przebudowane? Jakie inwestycje są zaplanowane do wykonania? O tym w materiale naszych dziennikarzy. Oświetlenie czy nowe ścieżki rowerowe. Rok 2018 w Jelczu-Laskowicach będzie bogaty w inwestycje. Budżet na 2018 rok ukształtował się w następujących kwotach. Dochody to kwota 95 347 372 zł. Wydatki to kwota 103 099 372 zł. Deficyt, który planujemy na rok 2018, to kwota 7 752 000 zł. Z czego najwięcej, bo ponad 26 milionów złotych zostanie przeznaczonych na oświatę i wychowanie. Blisko 20 milionów na rodzinę, 11,5 miliona na transport i łączność, a ponad 10 milionów na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Takim istotnym zadaniem, które ma polepszyć układ komunikacyjny, to jest budowa trzeciego etapu obwodnicy na osiedlu Hirschfelda. Pozwoli ta obwodnica, że tak powiem, skanalizować ruch do garaży przy stacji PKP. Kolejnym etapem jest budowa parkingów od strony osiedla oraz parkingów i całej drogi od ulicy Kolejowej. Kolejnym zadaniem ambitnym też jest dokończenie budowy ścieżek rowerowych ulica Zachodnia oraz nowe zadanie ścieżki rowerowe ulica Wrocławska na osiedlu Jelcz, rewitalizacja osiedla
fabrycznego w zakresie budowy nowych chodników, nowych parkingów. Kolejne zadanie to jest wsparcie OSP Jelcz-Laskowice. Chcemy wspólnie z Komendą Wojewódzką sfinansować zakup tzw. średniego wozu bojowego. Wyremontowana zostanie również świetlica w Nowym Dworze, Dziuplinie oraz w Miłocicach Małych. Zaplanowano także budowę ronda w Miłoszycach i rozbudowę tamtejszej szkoły oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minkowice Oławskie. Oprócz tych zadań wykonanych zostanie wiele mniejszych inwestycji we wielu sołectwach gminy Jelcz-Laskowice. Przede wszystkim będą to zadania związane z modernizacją dróg. W historycznym pałacu Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice odbył się koncert zimowy. Wystąpili uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego oraz sekcji działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Młodzi wykonawcy zaprezentowali utwory na skrzypcach, akordeonie i fortepianie. Młodzi artyści zaprezentowali się w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice podczas 18. już koncertu zimowego. Tego wieczoru pierwsze skrzypce grał stuletni fortepian, bowiem od niego wszystko się zaczęło. W starej siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, w kącie na estradzie, przykryty jakimiś tam materiałami, był fortepian. On był w stanie bardzo złym, szczerze mówiąc nie wiem jak tam się znalazł, kiedy się znalazł, jaka jest jego historia. I wówczas, to był rok 2003, trudna sytuacja finansowa gminy, i wystąpiłem do pracodawców z naszego terenu z prośbą o sfinansowanie remontu tego fortepianu. I udało się zgromadzić kwotę ponad 15 tysięcy złotych i to był praktycznie koszt remontu tego fortepianu. Fortepian został umieszczony w sali narad Urzędu Miejskiego Jelcza-Laskowic. Zrodził się pomysł zorganizowania koncertu zimowego z dominującą rolą fortepianu. Od tego momentu koncert zimowy na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych w Jelczu-Laskowicach. W pierwszej części występują nasi najmłodsi artyści, którzy uczą się sztuki muzycznej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, w Dolnośląskim Towarzystwie Muzycznym, czy też zamieszkali są tutaj, a uczą się już w szkołach muzycznych pierwszego stopnia w Oławie, czy też w ogólnokształcących szkołach muzycznych we Wrocławiu. Natomiast druga część to są już zawodowcy, profesjonaliści. W tym roku mamy kwartet Cantate Deo Następni. Dzieci rozpoczynające i kontynuujące swoją przygodę z muzyką miały okazję zaprezentować się przed prawdziwą publicznością. Zagram dziś na fortepianie, będą to wariacje G-dur i budę Jana Sebastiana Bacha. Gra na fortepianie daje mi radość, uśmiech. Zagram tango i wybrałam ten utwór, ponieważ jednak jest blisko karnawał, a charakter tego utworu jest taki karnawałowy. Gram na fortepianie i dodaje mi to jakby otuchy do dnia codziennego. Proste, aczkolwiek jak dla takich małych artystów dość poważne utwory. To są miniaturki skrzypcowe. Kosma gra miniaturę Mozarta, piosenkę francuską. Natomiast Emilia gra ze szkoły Antoniego Cofalika miniaturkę, utworę króciutki. Tradycyjnie nie zabrakło toastu oraz życzeń noworocznych. Koncert rozgrzał wszystkich uczestników w ten zimowy wieczór. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. W Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach nie tylko zbierano datki do puszek, ale także zorganizowano koncerty. Dodatkowo stworzono strefę zabaw dla dzieci i lekcje udzielania pierwszej pomocy. Puszki pełne wielkiej hojności, jak i gorące serca, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ponad 44 tysiące złotych udało się uzbierać podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Jelcz-Laskowice. Wyrównywać szanse w leczeniu noworodków to hasło przewodnie tegorocznej imprezy, które motywowało wolontariuszy do wyjścia na ulicę z charakterystycznymi, kolorowymi puszkami. Będąc taką małą dziewczynką, właśnie zawsze widziałam wolontariuszy i zawsze mnie to właśnie kręciło, żeby robić to samo w przyszłości, kiedy już będę mogła to robić. Czuję, że, no, że robię coś dobrego i że to później do mnie tam kiedyś wróci. Na razie pomagamy wycinać naklejki, ale tak ogólnie to chodzimy po całych Laskowicach i zbieramy pieniążki, rozdajemy naklejki. Daje mi to bardzo ogromną satysfakcję i radość z tego, że mogę po prostu pomagać innym ludziom. Warto, bo warto pomagać innym.
tak jak w tym roku pomagamy noworodkom, to warto pomagać bezbronnym, bo noworodki nie mogą sobie same pomóc. W ramach zbiórki środków w Wielczu Laskowicach zorganizowano również licytację przeróżnych przedmiotów. Mamy narty, które będziemy licytować, mamy tą szabelkę, mamy taki szklany hełm strażacki pamiątkowy od strażaków z Czech, który będziemy licytować, mamy serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Piernika. Tego dnia nie zabrakło występów i koncertów. Postawiliśmy bardzo, bardzo mocno na lokalnych artystów z racji na to, żeby wszystkich zjednoczyć, żebyśmy wszyscy mogli grać razem. Także mamy trzy przedszkola, Entliczek, Magdalenka, Bajko Ludek, nasze lokalne zespoły z Centrum Kultury, zespoły wokalne i zespół Świtezianie. Sołectwa z gminy Jelcz Laskowice sprzedawały ciasta i różne przysmaki, zadatki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Te serduszka to robiła własnoręcznie moja córka. No a te ciasto to wszystkie te panie tu piekły, co ten, wszystko na świąteczną pomoc. Naprawdę warto, jak słyszę, jaka pomoc idzie od nas, od naszego serca, naprawdę. Dla dzieci przygotowano strefę zabaw, gdzie miały miejsce przeróżne animacje. Mieszkańcy tego dnia wykazali się dobroczynnością i czerpali wiele satysfakcji z tego, że mogli komuś pomóc. Wolontariusze Zielonego Parasola wraz z założycielką Iwoną Bernat podsumowali roczną działalność i podziękowali swoim darczyńcom i przyjaciołom. Odbywające się w świątecznej atmosferze i obecności niepełnosprawnych podopiecznych spotkanie 12 stycznia było okazją do zaprezentowania działalności wolontariatu. Przypomnijmy, na co dzień 40 wolontariuszy odwiedza niepełnosprawne osoby z Jelcza Laskowic, spędza z nimi czas i pomaga w codziennych obowiązkach. Tym tematem kończymy styczniowe wiadomości Jelcz Laskowice TV. Pamiętajcie o polubieniu naszego profilu na portalu Facebook oraz o subskrypcji telewizji na kanale YouTube. Do zobaczenia!